W wyjaśnienie afery mobbingowej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zapowiedział, że będzie postulował, aby wszystkie uczelnie w Polsce wprowadziły jasne przepisy antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zastosowały je. Zgodnie z zarządzeniem rektora utworzono instytucję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta. Z jednej strony sytuacja prawna jako taka, wynikająca z ustawy 2.0, zakłada, że należy tworzyć różne podmioty, które będą dbały o dobro studenta. Z drugiej zaś strony, no wszystkim wiadomo jest, że mieliśmy pewne perturbacje wiosną zeszłego roku i rzecznik ma być taką osobą zaufania publicznego, która będzie, do której student, nie obawiając się niczego, jakichś sytuacji, które mogłyby mu komplikować jego codzienne życie, żeby mógł się do niego zwrócić, a on jest w stanie mu w tym w pełni pomóc. Rzecznikiem jest pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to doświadczony pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo dobre opinie w ankietach studenckich, ma ich pełne zaufanie, więc mamy nadzieję, że będzie pośredniczył w sytuacjach konfliktowych, niekoniecznie bardzo spornych, między studentami a kadrą. Powołana została także specjalna komisja do spraw przeciwdziałania problemom mobbingu, wykorzystywania seksualnego i dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród studentów i doktorantów. Wszelkie sprawy dotychczas były rozwiązywane na zasadzie już rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny jest to już instytucja, która podejmuje pewne działania quasi prawne. Natomiast tu, żeby można było w sposób rzetelny rozpoznać sytuację, mamy przekrój wszystkich grup, które są związane z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, czyli mamy nauczycieli, mamy studentów, mamy doktorantów i oni będą te wszystkie problematyczne rzeczy rozwiązywali. Podjęte działania są wynikiem realizacji obietnicy, jaką rektor złożył wcześniej studentom, a nowo powołane instytucje będą stały na straży przestrzegania wartości, dla których ochrony zostały powołane.